Dzień dobry, Szymon Mokosa, firma Aktiv. W dniu dzisiejszym jest z nami przedstawiciel firmy Amagro. Krystian Kieszek, dzień dobry. Nie bez powodu znajdujemy się w kwaterze Prince'a, ponieważ w tym roku, jak wiemy, przez przymrozki wiosenne, owoców mamy troszeczkę mniej. Prince'a wysyłamy na dalekie rynki, dlatego będziemy mocno walczyć o jędrność oraz na pewno nieuniknione będą problemy w tym roku z gorzką plamistością. Jakie masz rozwiązania na to, Krystian? Tak jak powiedziałeś, Prince'a jest różnie. W tej kwaterze jest go trochę mniej, jednak w czubkach tego jabłka troszeczkę zostało. W tym roku warto walczyć o każde jabłko. Warto walczyć o każde jabłko, warto walczyć o jakość. My z naszej strony polecamy bardzo dobre rozwiązanie wapniowo-krzemowe. Jest to mieszanina dwóch produktów. Pierwszym z tych produktów będzie produkt CA Sprint, czyli wapń, który jest skompleksowany kwasem lignosulfonowym, czyli taką substancją organiczną, która odpowiada za lepsze przyswajanie tego produktu. Jest to produkt, który bardzo szybko się przyswaja, ma obniżone zawartości chlorków oraz azotu, także możemy stosować go również w trochę cieplejsze dni. Dawkowanie to 5 litrów na hektar tego produktu. A jeszcze się teraz wtrącę, skoro jest tak dobrze skompleksowany, musimy do tego dodawać aminokwasy, czy nie, do tego, nie jest to konieczne? Do tego produktu nie musimy dodawać aminokwasów. Ten produkt bardzo dobrze się przyswaja, także nie jest to konieczne. Mhm. A ten krzem w jakiej jest formie i co on nam da tutaj przy tych opałach, przy tym jedności? I drugim produktem do tej mieszaniny, o której przed chwilą mówiłem, jest produkt Ecosil, który zawiera w swoim składzie kwas ortokrzemowy, czyli bardzo dobrze przyswajalną substancję, która zawiera właśnie krzem. Jest to krzem, który działa wewnątrz rośliny, ale poza tym też tworzy taką cienką warstwę, która będzie nam powodowała, że jabłko będzie bardziej odporne na te wysokie temperatury, które mamy, tak? I możemy go zastosować właśnie w mieszaninie z CA Sprintem. Wtedy mamy bardzo dobre odżywienie wapniem i dodatkowo dostarczamy roślinie krzem, który jest bardzo ważny, aby zadbać o tą jakość tego owocu. Ile takich zabiegów proponujesz? Zabiegi tutaj... Co, jaki odstęp czasu? Jeżeli stosujemy CA Sprint razem z Ecosilem i tutaj z Ecosilem w niższej dawce, czyli te 0,25-0,3 litra na hektar, takie zabiegi powinny być wykonane co najmniej, powinno być ich wykonane co najmniej 5-6. Tutaj możemy je rotować z innymi produktami typu chlorek wapnia czy saletra wapniowa. Jeszcze a propos chlorku i saletry, fajnym dodatkiem by było, co wcześniej rozmawialiśmy, Ecosil. Ecosil do tych produktów też możemy zastosować, ale tu mi bardziej chodziło o to, żeby rotować tymi produktami w zależności od pogody. Czyli jeżeli mamy upały, mamy jakieś cieplejsze dni, ale chcemy wykonać zabieg fungicydem plus wapń i krzem, to stosujemy sobie CA Sprint z Ecosilem właśnie w trakcie upałów, wiadomo, zabiegi wieczorem lub wcześniej rano. A jeżeli mamy chłodniejsze dni, stosujemy sobie te podstawowe nawozy wapniowe, które są już mniej bezpieczne dla roślin. A jeszcze, jak wiadomo, trwają tutaj cały czas o tych jabłkach, ale jeszcze trwają zbiory czereśni, albo niektóre późne odmiany będą dopiero tak samo w borówce. To jak najbardziej też. A jak z nalotem jest w ogóle przy tym preparacie? Bo duża część właśnie sadowników, zwłaszcza w czereśni, boi się tego nalotu. Jeżeli chodzi o nalot, tutaj nie mamy problemu z tymi dwoma produktami, czyli możemy sobie stosować CA Sprint plus Ecosil właśnie w czereśni, w truskawce późnej, bo jeszcze taka jest w zasadzie przed nami w borówce, czy też innych uprawach jagodowych. Tutaj z tym problemu nie mamy, ale mamy też już sprawdzone, że owoce dłużej wytrzymują w transporcie, nie uszkadzają się tak przy zbiorze, także zachęcamy do stosowania także właśnie tej mieszaniny. CA Sprint i Ecosil to nie tylko jabłonie. To nie tylko jagodówka, ale też i grusza, też nasi klienci stosują to w gruszy. Dodatkowo, jeżeli chodzi jeszcze o te jabłonie, mamy bardzo dobre informacje od sadowników, ale też i ja to zauważyłem u siebie w sadzie, że stosowanie Ecosilu w odmianie Golden zmniejsza nam presję nekrotycznej plamistości w tej odmianie, która jest dość problematyczna, jeżeli chodzi o tą chorobę. Dlatego też warto stosować to w tej odmianie. Coś jeszcze, Krystian, chciałbyś dodać? Myślę, że jeżeli będą jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu. Do sklepów Aktiv albo i do zapraszamy do. Tak, zapraszamy też do sklepów Aktiv, ale i do kontaktu bezpośredniego. To dziękujemy za uwagę. Jak zwykle zapraszamy do naszych sklepów oraz sklepu internetowego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.